Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę byłego więźnia obozu Auschwitz, pana Mariana Turskiego. Moi drodzy towarzysze niedoli obozowej, dostojni gości, szanowni zgromadzeni, przyjaciele. Jestem jednym z tych jeszcze żyjących nielicznych, którzy byli w tym miejscu niemal do ostatniej chwili przed wyzwoleniem. 18 stycznia zaczęła się moja tak zwana ewakuacja z obozu Auschwitz, która po 6,5 dniach zakończyła się, okazała się marszem śmierci dla więcej niż połowy moich współwięźniów. Byliśmy razem w kolumnie 600-osobowej. Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa ja nie doczekam już następnego jubileuszu. Takie są prawa. Dlatego wybaczcie mi, że będzie może trochę wzruszenia w tym, co będę mówił. A oto, co chciałbym powiedzieć przede wszystkim mojej córce, mojej wnuczce, która tu jest na sali, której dziękuję, że jest ze mną, mojemu wnukowi. Ale chodzi głównie mi o tych, którzy są rówieśnikami i mojej córki, i moich wnuków, a więc młodemu pokoleniu, zwłaszcza tym najmłodszym, zupełnie najmłodszym, młodszym nawet od nich. Kiedy wybucha wojna światowa, ja byłem nastolatkiem. W pierwszej wojnie światowej Mój ojciec był żołnierzem i został ciężko postrzelony w płuca. I to się stale powtarzało. To był dramat dla naszej rodziny cały czas. Moja matka pochodziła z pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego. Tam armie się przewalały, tam i nazad. Łupiły, grabiły, gwałciły, paliły wioski, żeby nie zostawić tym, którzy przyjdą. A więc można powiedzieć, że ja wiedziałem z pierwszej ręki od ojca i od matki, co to jest wojna. Ale mimo wszystko, chociaż to było tylko 20-25 lat, wydawało mi się to tak odległe, jak powstania nasze polskie XIX wieku, jak rewolucja francuska. A to było tylko 20 lat. Więc kiedy dzisiaj spotykam się z młodymi, zdaję sobie sprawę z tego, że po 75, po 80 latach wydaje się im troszeczkę nużyć, są troszkę znużeni tym tematem i wojna, i Holokaust, i Shoah, i ludobójstwo. I ja ich rozumiem. Dlatego obiecuję wam, młodzi, że nie będę opowiadał wam
o moich cierpieniach. Nie będę wam opowiadał o moich przeżyciach, o moich dwóch marszach śmierci, o tym, jak kończyłem wojnę, ważąc 32 kilo, zupełnie już na skraju życia, na skraju wyczerpania. Nie będę opowiadał o czymś, co było najgorsze. Najgorsze to jest o tragedii pożegnania, o tragedii rozstania z najbliższymi, kiedy widzisz po selekcji, przeczuwasz, co ich czeka. Nie, nie będę o tym mówił. Chciałbym mojej córce, moim wnukom, pokoleniom mojej córki, moich wnuków zinformować o was samych, o was. Widzę, że jest między nami pan prezydent Austrii, pan Alexander van der Bellen. Pamięta pan, panie prezydencie, kiedy pan gościł mnie i kierownictwo Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, kiedy mówiliśmy o tamtych czasach, w pewnym momencie pan użył takiego sformułowania: Auschwitz ist nicht vom Himmel gefallen. Auschwitz nie spadło z nieba. Można powiedzieć, jak to się u nas mówi, oczywista oczywistość. No jasne, przecież nie spadło z nieba. Może się to nawet wydawać banalne stwierdzenie, ale jest w tym niesłychanie, jest to niesłychanie głęboki, bardzo ważny do zrozumienia skrót myślowy. Moi drodzy, przenieśmy się na chwilę myślami, wyobraźnią w połowę, we wczesne lata 30. do Berlina. Znajdujemy się prawie w centrum Berlina. Ta dzielnica nazywa się Bayerischer Viertel, bawarska dzielnica. Trzy przystanki od Kudamu, od ogrodu zoologicznego. Jest tam, gdzie dzisiaj jest stacja metra, jest Bayerischer Park, park bawarski. I oto jednego dnia, w tych wczesnych latach 30., na ławkach pojawia się, przed ławkami pojawia się napis: Żydom nie wolno siadać na tych ławkach. Można powiedzieć, nieprzyjemne, to jest nie fair, to nie jest okej. Ale w końcu jest tyle ławek dookoła, tyle można usiąść gdzieś indziej, no można usiąść gdzieś indziej, nie ma nieszczęścia. Pojawia się w tejże dzielnicy, a była to dzielnica zamieszkała przez intelektualistów, inteligencję niemiecką pochodzenia żydowskiego. Mieszkali tam Albert Einstein, noblistka Nelly Sachs, przemysłowiec i polityk, minister spraw zagranicznych Walter Rathenau. Pojawia się obok, jest tam basen pływacki, pływalnia, napis: Żydom zabroniony wstęp do tej pływalni. Można znów powiedzieć, no nie jest to przyjemne, ale w końcu Berlin ma tyle miejsc, gdzie można się kąpać, tyle jezior, kanałów, prawie Wenecja, to może i gdzieś indziej. Jednocześnie pojawia się gdzieś indziej napis: Żydom nie wolno należeć do niemieckich związków śpiewaczych. No to co? To niech sami chcą śpiewać, chcą muzykować, niech się zbiorą oddzielnie, będą śpiewali. Okej. Potem pojawia się napis i rozkaz: dzieciom żydowskim, niearyjskim nie wolno się bawić z dziećmi niemieckimi, z dziećmi aryjskimi.
będą się w Jerozolimie. A potem pojawia się napis: Żydom sprzedajemy chleb i produkty żywnościowe tylko po godzinie 17. No to już jest utrudnienie, jest mniejszy wybór, no ale w końcu po 17 też można robić zakupy. Uwaga, uwaga, zaczynamy się oswajać z myślą. Zaczynamy się oswajać z myślą, że można kogoś wykluczyć, że można kogoś stygmatyzować, że można kogoś wyalienować. I tak powolutku, powolutku, stopniowo, dzień za dniem, ludzie zaczynają się oswajać z tym, i ofiary, i oprawcy, i widzowie, świadkowie, ci, których nazywamy bystanders, ci, którzy to widzą, wszyscy zaczynają się oswajać i zaczynają się przywykać do myśli i do idei, że ta mniejszość, która wydała Einsteina, Nelly Sachs, Henryka Heinego, Mendelssohnów i wielu noblistów, że ona jest inna, że ona może być wypchnięta ze społeczeństwa, że to są ludzie inni, że to są ludzie obcy, że to są ludzie, którzy roznoszą zarazki, epidemie. To już jest straszne, to jest niebezpieczne, to jest początek tego, co za chwilę może nastąpić. I powiem wam, jeżeli się nad tym zastanowimy i przypomnimy sobie słowa pana prezydenta, że władza ówczesna, która z jednej strony prowadzi sprytną politykę, bo na przykład spełnia żądania robotnicze. 1 maja nigdy w Niemczech nie był świętowany. Oni, proszę bardzo, w dzień wolny od pracy wprowadzają Kraft durch Freude, a więc element czasów robotniczych. Potrafią przezwyciężyć bezrobocie. Potrafią zagrać na godności narodowej. Niemcy, podnieście się ze wstydu wersalskiego. Przywróćcie swoją dumę. A jednocześnie ta władza widzi, że ludzie tak powoli, ludzi powoli ogarnia znieczulica, obojętność, przestają reagować na zło i wtedy ta władza może sobie pozwolić na dalsze przyspieszenie procesu zła. I potem następuje już gwałtownie, a więc zakaz przyjmowania Żydów do pracy, zakaz imigracji, a potem nastąpi szybko wysyłanie do gett, do Rygi, do Kowna, do mojego getta, do getta łódzkiego, getta Lichtenstadt, skąd większość potem zostanie wysłana do Kulmhofu, Chełmna nad Merem, gdzie zostanie zamordowana gazami spalinowymi w ciężarówkach, a reszta trafi do Auschwitzu, gdzie w sposób nowoczesny zostanie wymordowana cyklonem B w nowoczesnych komorach gazowych. I tutaj, jak widzicie państwo, tu się sprawdza to, co powiedział pan prezydent.
Auschwitz nie spadł nagle z nieba. Auschwitz tuptał, dreptał małymi kroczkami, zbliżał się, aż stało się to, co stało się tutaj. Moja córko, moja wnuczko, rówieśnicy mojej córki, rówieśnicy mojej wnuczki, możecie nie znać nazwiska Primo Levi. Primo Levi był jeden z najsłynniejszych więźniów tego obozu. Primo Levi użył kiedyś takiego sformułowania: to się wydarzyło, to znaczy, że się może wydarzyć, to znaczy, że się może wydarzyć wszędzie, na całej ziemi. Podzielę się z wami jednym osobistym wspomnieniem. W roku 65 byłem na stypendium w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, i wtedy była ta szczyt batalii o prawa ludzkie, o prawa obywatelskie, o prawa dla ludności afroamerykańskiej. Miałem zaszczyt, brałem udział w marszu razem z Martinem Lutherem Kingiem z Selmy do Montgomery. I wtedy ludzie, którzy dowiadywali się, że ja byłem w Auschwitz, pytali mnie: jak myślisz, to chyba tylko w Niemczech coś takiego mogło być, czy mogłoby być gdzieś indziej? Ja im wtedy mówiłem: może być u was może być, jeżeli się łamie prawa obywatelskie, jeżeli się nie docenia praw mniejszości, jeżeli się je likwiduje, jeżeli się... jeżeli nagina się prawo, tak jak to czyniono w Selmie, wtedy się może zdarzyć. Co zrobić? Jedyne wyjście to wy sami, mówiłem im. Jeżeli potraficie obronić wasze konstytucje, obronić wasze prawa, obronić wasz porządek, obronić wasz porządek demokratyczny, który polega na tym, żeby chronić prawa mniejszości, wtedy potraficie to pokonać. Moi drodzy, my w Europie w większości wywodzimy się z tradycji judeochrześcijańskiej. Zarówno ludzie wierzący, ale i niewierzący przyjmują jako swój kanon cywilizacyjny 10 przykazań. Mój przyjaciel, najbliższy przyjaciel, prezydent Międzynarodowego Komitetu Oświęcimskiego, Roman Kent, który niestety, który przemawiał tutaj, w tym miejscu 5 temu, w czasie poprzedniego jubileuszu, nie mógł dzisiaj przyjechać, przylecieć, jest słaby, jest po chorobie, ale on wymyślił 11 przykazanie. 11 przykazanie, które jest doświadczeniem Shoah, doświadczeniem Holokaustu, doświadczeniem tej strasznej epoki pogardy. Brzmi ono, 11 przykazanie: nie bądź obojętnym. I mogę wam...
I to chciałbym powiedzieć mojej córce, to chciałbym powiedzieć moim wnukom, to chciałbym powiedzieć rówieśnikom mojej córki, moich wnuków, gdziekolwiek mieszkają. W Polsce, w Izraelu, w Ameryce, w Europie Zachodniej, w Europie Wschodniej. Tak, w Europie Wschodniej, to bardzo ważne. Nie bądźcie obojętni, jeżeli widzicie kłamstwa historyczne. Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie... Nie bądźcie obojętni, kiedy widzicie, że przeszłość jest naciągana do aktualnej potrzeb polityki. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek mniejszość jest dyskryminowana, ponieważ istotą demokracji jest to, że większość rządzi, ale demokracja na tym polega, że prawa mniejszości muszą być chronione jednocześnie. Nie bądźcie obojętni, kiedy jakakolwiek władza narusza przyjęte umowy społeczne, już istniejące. Bądźcie wierni przykazaniu. 11 przykazanie, nie bądź obojętny, bo jeżeli nie, to się nawet nie obejrzycie, jak was, jak waszych potomków, jak na waszych potomków, jakiś Auschwitz nagle spadnie z nieba.